W miniony weekend na kortach Czeskiego Centrum Sportu i Rekreacji rozegrano czwarty turniej z cyklu Grand Prix trzewa 2019 w tenisie ziemnym. W kategorii Open zwyciężył Łukasz Pindel, dzięki czemu zrównał się punktami z prowadzącym w klasyfikacji generalnej Markiem Gutiarem. Po wakacyjnej przerwie wrócili na korty uczestnicy Grand Prix trzewa w tenisie ziemnym. Przypomnijmy, że to cykl sześciu turniejów w kilku kategoriach wiekowych. W miniony weekend walczyli gracze w kategorii Open. Do zawodów czwartej serii cyklu przystąpiło dziewięciu tenisistów z kilku miejscowości. Ostatecznie w meczu o trzecie miejsce zagrali tczewianie Mikołaj Brangę i Damian Manuszewski. Wygrał młodszy z nich, Manuszewski 6 do 3 6 do 3. W finale spotkali się mieszkańcy Malborka Marek Gutiar i Łukasz Pindel. Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta. O rozstrzygnięciu zdecydował trzeci set. Ostatecznie wygrał Pindel 2 6 6 2 7 5. Zwycięzca zrównał się punktami z prowadzącym w klasyfikacji generalnej Gutiarem. Walka o mistrzostwo w ostatnich w Grand Prix zapowiada się ciekawie. Następne zawody organizator Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanował na sobotę 14 września.